Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym vlogu. Vlog prosto ze Słowacji. Jest trochę wietrznie, więc mam nadzieję, że będziecie mnie słyszeć. My za chwilkę idziemy na basenę, bo jesteśmy na Thermal Park Dunajska Streda, czyli kemping połączony z basenami, tak jak to zwykle bywa na Węgrzech. Tym razem Węgry zostały zdradzone na rzecz Słowacji. No i tak jak zawsze w poprzednich vlogach pokażę Wam, jak wygląda kemping, jak wyglądają baseny. No i jakieś podstawowe informacje na pewno tutaj zostaną Wam przekazane. Zapraszam serdecznie do oglądania, do zostawiania łapek, zadawania pytań w komentarzach. No jeżeli macie ochotę zobaczyć inne kempingi, na których bywaliśmy lub będziemy bywać, to zapraszam również do subskrypcji. Będzie mi bardzo miło, a tymczasem zapraszam na vloga. Linia kempingu i linia basenu bezpośrednio się przenikają tak naprawdę. Bo jak może będziecie widzieć, chociaż teraz już chyba nie, można sobie znaleźć miejsce bezpośrednio pod zjeżdżalnią. My tutaj jesteśmy od czwartku, czyli przyjechaliśmy przed długim weekendem. Teraz jest na kempingu dosyć pusto, ale wtedy był Armagedon i naprawdę ludzie stali wszędzie. Łącznie z tym, że faktycznie pod zjeżdżalnią też były miejsce zajęte. No i tu już mamy baseny. Nasz zdoba na tym kempingu kosztuje około 60 euro. Działa tutaj karta kempingowa CCI, jest 5% rabatu. Jeżeli jesteście przyczepą lub kamperem, to musicie obowiązkowo wziąć prąd. Część kempingu jest parcelowana, część to są tereny zielone, na których panuje taka trochę wolna amerykanka, ale jakoś to funkcjonuje, nikt nie chodzi z mapą, bo takich mapek nie ma w recepcji, więc trzeba sobie po prostu przyjechać i znaleźć miejsce. Jeżeli chodzi o wjazd, to nie wiem, jakie mają tutaj zasady, ponieważ myśmy przyjechali w nocy o 22:00, spaliśmy na parkingu przed kempingiem, natomiast wjechaliśmy gdzieś koło 9 rano. Jeżeli chodzi o wyjazd, to do 16 musicie zwrócić chip, czyli zegarek. Do 16 możecie być na basenach, a do 18 macie czas na check-in. I ten budynek, który tutaj widzicie, to są sanitariaty kempingowe. Troszkę już tam ponagrywałam, więc zaraz Wam wkleję. Drugie sanitariaty są wspólne dla basenów i dla obozowiczów. To są sanitariaty damskie. Nie wiem, czy widzicie, jak wyglądają tutaj kabiny prysznicowe, bo one nie mają drzwi. Ogólnie jest ładnie czysto, to tylko te drzwi, moim zdaniem, by się przydały. No i tak wyglądają palety. Zobaczymy. No i tak wyglądają te drugie sanitariaty. Też bez drzwi. To są te wspólne basenowe. Kemping w pewien sposób reguluje ruch, który się tutaj odbywa, kamperów i przyczep, ponieważ jak myśmy przyjechali, to tutaj ten cały pas zielony, który jest teraz zajęty, był oznakowany jako no camping i tutaj nie mogliśmy się rozbić. Natomiast przyjechało tyle załóg, że pościągali tabliczki i zasadniczo wszyscy się zmieścili. No jak będziecie mieli trochę więcej szczęścia, to będziecie się mogli rozbić bezpośrednio z widokiem na jezioro, co też jest pewną atrakcją tutaj. No i w tych sanitariatach oprócz ubikacji prysznicy jest też kuchenka. W kuchence jest ogólnodostępna pralka. No i
wchodzimy sobie teraz na baseny. I zobaczcie sobie, jak to wygląda już bez mojego komentarza. Jedna, druga, kolejka, pole do przodu. Super. Wynikająco. A jeszcze raz. Super, kolejka. A idziemy celi do przodu. Na całym obiekcie możecie płacić zegarkami, takimi jak te. Czyli nie nosicie ze sobą gotówki, tylko płacicie zegarkiem, a zegarek doładowujecie między innymi w tej tutaj budce. Jak już dotarliśmy na ten plac zabaw i chyba pokazałam wam wszystko tak naprawdę, co chciałam wam pokazać. Krótkie podsumowanie. Kemping na początku wydawał mi się masakryczny. Dlatego, że było bardzo dużo załóg, nie było miejsca, trzeba się było wcisnąć, tak jak wam pisałam na Instagramie, między wódkę a zakąskę, więc stanie pomiędzy dwoma kamperami na styk z markizą nie było fajne. Naprawdę przez pierwszą godzinę bardzo żałowałam, że nie pojechałam na Węgry. Pewnie by tam było tak samo, ale wiecie jak to jest. Generalnie zawsze wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Natomiast zaczęło to miejsce zyskiwać w momencie, kiedy poszliśmy na baseny. Okazało się, że one są bardzo blisko. Są przyjemne, ciepłe, czyste. Nie ma odpadających kafelek. Wchodzi się z marszu do wody. Bardzo przypominają tak naprawdę aquaticum w Debreczynie. Choć są mniejsze, albo troszeczkę inaczej rozplanowane. Ciężko mi tutaj to określić. No i tak po tym pierwszym dniu stwierdziliśmy, że no kurczę fajnie. Potem zobaczyliśmy, że ceny za langosza, za jakieś takie potrawy są właściwie ciut niższe niż na Węgrzech. Na kempingu, mimo tego, że był naprawdę napchany po kokardę, było całkiem cicho i spokojnie. Jedyna załoga, która prezentowała swoje gusta muzyczne w dosyć głośny sposób, to była oczywiście załoga z Polski. No ale cóż możemy zrobić? Oni też się uspokoili chyba jakoś po 22, więc było cicho i spokojnie. Minusem są te sanitariaty, a właściwie te odkryte prysznice. W związku z tym trzeba się mieć albo w przyczepie, albo w stroju kąpielowym, albo jakąś cichaczem, tak żeby nikt nie widział twojego gołego tyłka. Natomiast bardzo szybko weszliśmy tutaj w tryb takiego chilloutu, takich wakacji. W związku z czym jesteśmy przekonani, że pomimo tego, że kemping ma swoje minusy, bo to nie jest najbardziej wypasiony kemping, na którym byliśmy najlepiej zorganizowany. Natomiast na pewno tutaj będziemy chcieli wrócić, bo bardzo fajnie się tutaj wypoczywa. Mimo tego, że w niedzielę był mega tłum na basenach, to i tak miejsce w cieniu, na trawce zielonej, blisko przyczepy. Całkiem nieźle. To wszystko w tym vlogu. Pogadałam. No i chyba tyle. Widzimy się w kolejnej miejscówce. My już jutro wracamy do domu. Wam dziękuję serdecznie za uwagę. Pamiętajcie o subskrypcjach. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.